odcinkiem ze zmianami z Last Man Standinga. Pisaliście, że chcecie właśnie tak więcej takich odcinków, jeśli będą jakieś nowe update'y w gierce. Więc przed update, 4.26.2017, Spectator, skład Leaderboards, Armory, nazwa update'a. I co mamy w tym update'cie? Jakieś tam bugfixy oczywiście. I oprócz tego mamy tak, nowe serwery dla innych regionów. Dodali serwery dla regionów takie jak Azja, Pacyfik, to jest jedno, dobra, Azja, Pacyfik i ten, i Rosja. Coś tam jeszcze gadają, bla bla bla. I dodali jeszcze właśnie, że pokazuje jaki ping mamy na każdy z serwerów. Więc tam sobie wchodzicie w górnym rogu Select Region i tu sobie patrzycie na jakim pingu, na jakim serwerze macie najmniejszy ping i tam sobie gracie. Dalej skład updates. Co tu mamy? Składy nie są już dłużej w becie, czyli zrobili osobne leaderboardy dla składów, dla duo i dla czwórek. Dodali spectatora na skład gamesach, że teraz jak umrze ktoś, jakaś jedna osoba ze skład gamesów, to wtedy ogląda resztę osób jak grają. Dalej poprawili spawny, bo właśnie to jest dobre, poprawili spawny składów, że nie spawnuje już w takich miejscach, gdzie nie ten, gdzie są jakieś słabe dropy, nie? Gdzie nie można zdobyć broni i tak dalej. A poprawili jeszcze dźwięk, bo wcześniej prawdopodobnie można było słyszeć innych ludzi, jak gadaliście w grze. W sensie, to działało na takiej zasadzie, że jak gadaliście w grze, to nieważne czy gadaliście, to gadaliście do każdego, nie tylko do swojego składu. Teraz naprawili to i słyszą was tylko członkowie właśnie ze składu, z teamu. Tu mamy... Wszyscy gracze w duo albo w skład gamesach otrzymają expa. Im dłużej, na przykład, nie wiem, gracie w duo i umarliście, ale wasz kolega jeszcze żyje, to wtedy im dłużej oglądacie, tym więcej expa dostajecie po prostu. The Armory. Naprawili to, że skiny, które wybieracie, się zapisują. I ogólnie jeszcze dodali statystyki broni. Jak wejdziecie w armory, to tutaj widzicie statystyki każdej broni. Może napiszcie, czy chcecie odcinek z omówieniem broni, w sensie jaka moim zdaniem jest najlepsza broń i tak dalej, i tak dalej. Quality of life and bug fixes. Dobra, czyli no... To, że nie będzie już chyba słychać nikogo, kto jest dalej niż 20 metrów. Coś takiego. A nie! Na war mapie dodali to, że do 20 metrów nie słychać, jak ktoś spami na mikrofonie, coś takiego. Teraz można wyrzucać itemy, zestakowane itemy, takie jak na przykład amunicja czy painkillery. Po prostu przeciągacie to na drop i automatycznie wam pokazuje ilość. Wybieracie ilość, którą chcecie wyrzucić. Albo jak chcecie po prostu rozdzielić, to klikacie spację. No to z wyrzucaniem itemów. A dodali właśnie nowe UI tego, nowy wygląd bariery. W sensie teraz widać, jak daleko jesteśmy od kolejnego przesunięcia się bariery i czas, w którym bariera będzie się dalej poruszać. Tutaj można zmieniać bronię w inventory screenie. No, to tego też nie można było, bo w ogóle nie można było nic zrobić z tymi brońmi w inwentory. Teraz można je normalnie i wyrzucać. No właśnie, to jest kluczowe. Można już wyrzucać bronię i w ogóle zmieniać miejsca, nie? Broni.
Coś tam z backpackiem, jakieś bugfix. Aha, z głównego menu friendlistę dali do tylko widać friendlistę tylko widać w skład menu. I tutaj jakieś te nieważne. Update map. O, tak właśnie wygląda to dzielenie przedmiotów. Tutaj macie. I tutaj mamy update map. Dodali jakieś tam drzewa, więcej skał. Poprawili audio tego, bariery. Poprawili buga, że już nie słychać dwa razy, jak bariera idzie. O, właśnie, spawny. Na spawnach dodali więcej broni i ogólnie wszystkiego. I naprawili bugi ze spawnowaniem się na tych resztkach, co tam zostały z tych samochodów, co wszędzie są. New Weapon Audio Test. Czyli tak. Dodali nowe audio do Akacza, do AK-12. I teraz tak, pracują nad lepszą kamerą spektatora. A, to jest chyba to bugowanie się w tym, że czasami was buguje, nie możecie się ruszyć. Tutaj chcę to poprawić. O, z disconnectami, pracuję nad disconnectami, nad crashami i nad dropami FPS-ów. No i to by było na tyle. Jeśli podobał się materiał, zapraszam do zostawienia subskrypcji, do grupy na Steamie, którą macie pod odcinkiem i do Discorda naszego, gdzie możecie szukać ludzi do gier i tak dalej. Więc do zobaczenia.